No, dzisiaj, proszę Państwa, to mamy już 24 mamy, sierpnia jeszcze 2015 roku, jeszcze, bo jeszcze są wakacje, proszę Państwa, i zanim nasze dzieci, nasi mali pójdą do szkoły, nasi, a studenci jeszcze później miesiąc, także jeszcze wakacje, jeszcze możemy pojechać na drobną wycieczkę. Zapraszamy Państwa serdecznie do Anglo-Ameryki, Białystok, żeby pojechać. Tam Państwo zobaczą cerkwie prawosławne, ciągnące się bez końca. To jest bardzo dobre, żeby tak, proszę Państwa, nie tylko te kościoły, jak to, że Mareczek w Krakowie jest, pojechał do Krakowa. No to po co te kościoły i oglądać kościołów? Wszędzie jest pełno, także lepiej zobaczyć cerkwie. No, także Anglo-Ameryka, Białystok zaprasza do cerkwi Państwa. Także buziaczki i proszę jeść kaczki. Także zawsze możecie nawet za złotówkę pojechać do Anglo-Ameryki, Białystok, bo są teraz takie opcje, proszę Państwa. Pozdrawiamy Państwa serdecznie. Góra i dół w naszych filmach, proszę Państwa, audycjach radiowych, naszego radia Tok FM Euro Koncita Extra. Co możecie Państwo widzieć? Scenę od góry do dołu. Anglo-Ameryka, Białystok. Zapraszamy Państwa serdecznie do Anglo-Ameryki, Białystok. Radio Koncita. One służyły temu, żeby ludzie uwierzyli, że naprawdę by nie mogli przeżyć.
jeszcze kiedyś na wcześniejszą emeryturę. Natomiast w tej chwili okazuje się, że nie mogą, bo po prostu nie jest tak nic na to. To ja też mogę obiecać mojej rodzinie, że wszystkim dzieciom jutro kupię po Mercedesie, a jej zbuduję dom. Tylko że tutaj nie ma na to po prostu, nie ma na to pieniędzy. W związku z powyższym to jest zawracanie głowy. A potem się wycofam i powiem, że nie, to jednak jest tak, że ja wam obiecałem, że będziecie ciężko pracować, a ja w tej pracy pomogę, to będziecie w moim dziecku, to będziecie mieli po jakimś fajnym samochodzie i być może mieszkanie 20-letnie. I to jest ten sposób. Tylko ja po prostu nie mam wiary. Już podkopują Andrzeja Dudę. Państwo zobaczą, jak to ciężko przejść przez coś w życiu wybrać, bo to jest jedna wielka walka, gdy jesteśmy w świecie złym. Ciężko, gdy żyjemy w świecie złym. Radio Tok FM Euro, Conchita Extra. Radio Tok FM Euro, Conchita Extra. Tok FM. Czy jesteś za obniżeniem wieku emerytalnego? Wieczór Radia Tok FM. Wiedząc, że będziesz otrzymywał radia Conchita Tok FM. Na co możesz liczyć teraz? Oraz, że koszulki nie wiem, czy już miała Także Państwo zobaczą, ten Wisio jest fajny, bo on właściwie teraz jak tak mówi, że odszedł od żony, no niech mu tam będzie. Odszedł od żony, no to w sumie nie ma gdzie mieszkać. I tak, jak mu się uda. No to więc on stołówką kościelną nie pogardzi, no bo jeżeli czasem głodny jest, ale o co chodzi? Wiesio sobie załatwił obiady. Wiesio sobie załatwił obiady. I ma gdzieś tam na Gagarina, ja mówię, o, to z dwóch dań obiad, to ty masz tam super. Gdy nadaje nasze radio Tok FM Euro Conchita Extra. Tok FM Euro. I góra, i dół. Scena, góra i dół. Scena, góra i dół. Państwo zobaczą, gdy nadaje nasze radio Tok FM Euro Conchita Extra. Mamy troszeczkę informacji. Nawet nie wiedziałam, że ta Karolina Cicha to gdzieś tam spod Tykocina. No dobrze, Tok FM. Kraśko, tak? Czy ten Kraśko, on jeszcze chce tam gadać? Kraśko to jest dziennikarz, prawda? No. Kilka dni, około tygodnia, zmienia się z powrotem w dziewczynę rzeczowską. Radio Conchita. Tak. Gdy nadaje, proszę Państwa. Nasze radio. Radio Tok FM Euro Conchita Extra. Tok FM. Tak. Proszę, żeby z nami dzięki temu też nie było bardzo dostępne nowego warsztatu Stańca Krzyżowskiego. Co szczególnego dla Ciebie? Radio Conchita. Tok FM. Euro Conchita Extra. Radio Conchita. Jedziemy w dół.
A teraz wsiadł w górę, proszę Państwa. O. Także jest już, o. Gdy nadaje nasze radio, Tak FM, Euro, Koncita Ekstra. Tak FM, Euro, Koncita Ekstra. Reklama, proszę Państwa, na grosz. Dużo ludzi jest chciwych i mają taką opcję, że albo posadkę jako dziennikarz, dziennikarka, jakiś barek, sobie taką posadkę i boją się zadzierać z innymi. Także tutaj już myśmy podpatrzyły ten barek, restaurację. Jaka jest mentalność Polaków, że jak coś się dzieje, to nie pomoże znieczulica społeczna, nie reaguje nawet do takich, proszę Państwa, skrajnych przypadków, jak napad, bo ktoś na przykład w parku, tutaj dlaczego ten Wiesioł Przybylski boi się wejść do parku Skaryszewskiego? No bo tutaj są napady. Powiedział, że nie ma ochrony, nie ma ochroniarzy, ja mówię, czasem policja, ale ta policja to tak głupia, że nawet jak jest napad, to nie znajdą plecaka. A powinni mieć albo psa, albo psy, albo coś jeszcze, żeby mogli ten plecak znaleźć. To po pierwsze. Po drugie, ten dziad z tej restauracyjki, jak wchodzicie tutaj od CPN-u, prawda? Bliska Berezyńska, tutaj wchodzicie z tej strony, po lewej, w tym byłym sraczu, powinien być do odpowiedzialności pociągnięty, że jeżeli napadnięto człowieka, a on nie udzielił pomocy, a jeszcze bezczelnie zbywał i widział to wszystko, to powinien karę ponieść. No ale wiecie Państwo, te łachmyty się wyzwoliły, jakieś tam kaucje pozapłacali, wiecie Państwo. Także tutaj niestety kraina jak u świń, jak u baranów i po prostu lepiej chyba, żeby ludzi było mniej, a więcej świń, więcej baranów. To, tak na to wychodzi. No bo kilka już tutaj osób do nas dzwoniła, do radia. Tok FM, Euro, Koncita, Barbie, Baby Extra, że zbyt niskie kary są, jeśli w ogóle są. Za pobicie, no za zabicie, to wiecie Państwo, to też jakieś niskie są kary. Ale jak za morderstwo, to już może nie, ale to trzeba umieć wszystko udowodnić. Także mamy, proszę Państwa, studium psychologiczne, do jakich skrajności dochodzi, skoro Żydki, a o których mówimy przecież tutaj cały czas przy tym festiwalu Singera, pomimo że Żydki czekały 4000 lat, Jezusa zabiły, ale to nie było tak, że wiecie Państwo, otruć człowieka strzałą, przekłuć, czy w potylicę zastrzelić, zabić nagle. Nie. To było wydrwienie, wykpienie, wyśmianie, wyszydzenie przy wszystkich. Tutaj jest też i widoczna psychologia tłumu zła, szczebiotanie za plecami Jezusa, to jeszcze jak żył wcześniej w tej książce. Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi. Tę ilustrację
Państwo znajdą. Już ta książka pewnie wyszła z użycia, ale w muzeach domów i Świadkowie Jehowy mają, wam pokażą. Nawet widziałam kiedyś, ale to nie w tej książce, You Can Live Forever in Paradise on Earth, ale widziałam na zdjęciu, jak papież wasz otrzymuje książkę. Właśnie tę książkę, czerwoną i złote litery. Będziesz mógł ułożyć wiecznie w raju na ziemi, czyli że po angielsku You Can Live Forever in Paradise on Earth. Tutaj Jaśko kiedyś też może rozmawiał ze Świadkami Jehowy, nawet tu chodzili po klatce od domu do domu, nie zaprosił, bo tak jakoś boi się rozmawiać na tematy biblijne, katolik, który nie ma żadnej wiedzy, jest ciemny, jak to się mówi, ta tabaka w rogu. Adamska to w Anglo-Ameryce Białystok była polonistka, moja znajoma, bo ja chodziłam z jej synem na wernisaże, ale jak jej syn już ożenił się, no ale z nią też rozmawiałyśmy. Proszę Pani, ja już tam w ogóle nie jestem w Anglo-Ameryce Białystok, ja jestem tutaj w Polsce, katolickiej, dlatego też jesteśmy tutaj na misji, proszę Państwa, bo prowadzimy też radio Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Extra. Tak więc jak przyjechałam z Anglo-Ameryki Białystok, to pamiętam panią Adamską i ona raz przeze mnie była zaproszona do cerkwi świętego Mikołaja, jak gdzieś tam śpiewałam na górze, na chórze. Zawsze przed śpiewem to trzeba było ślinę przełknąć, jakoś tak przechrząknąć i wtedy było dobrze. Proszę Państwa, no i ta pani profesor Adamska, polonistka, nie jakaś tam ekonomistka jak u tych Żydków, z Czerskiej 8 na 10, z Mokotowa, niechciwa jakaś tam, niepazerna, tylko że tam w Anglo-Ameryce Białystok bardzo dużo jest artystów, bardzo dużo jest takich ludzi, którzy mogą wam zatańczyć, mogą wam zaśpiewać niezobowiązująco, czyli nie za jakieś tam pieniądze. No i ta pani profesor Adamska była na większej części liturgii, tak o 17, a potem żeśmy się spotkały gdzieś na wernisażu. I ona mówi, że nic nie zrozumiała z tej liturgii, bo to śpiewane było nawet nie w języku, proszę Państwa, rosyjskim, tylko w języku starocerkiewno-słowiańskim. Także jaką wielką polonistką ta pani profesor Adamska musiała być, skoro nic nie mogła z tej liturgii zrozumieć. Bo tam są takie mia, tia, końcówki, prawda? Mię cię. Także to wszystko się śpiewało. Także tutaj pokazujemy Państwu w Polsce, a w Warszawie pokazujemy Państwu standardy, które mają miejsce w Anglo-Ameryce Białystok, bo rzeczywiście tam bardzo dużo ludzi jest wierzących, ludzi wiary. Podczas gdy tutaj przy tym mydle i powidle, jak widzimy scenę w Warszawie, że jesteśmy, cała ta scena, prawda? To na tej scenie widzimy to kalendarz jest czeski. No ale to czeski, dobrze. Krówka to jest taka, żeby tym Żydkom, żeby tym katolikom dawać papu, dawać jeść. I taka babka nawet przychodziła na wernisaże, wczoraj też była w Instytucie Austriackim, który się poprawił, już większa jest kultura, jakby żona Jaroszewicza. Ale to właśnie ona mówiła o papu. Och, tu nie idźmy, bo tutaj nie dadzą papu. Czyli takie babki, które sobie mogą ugotować, nie jest źle. No to jednak one mówią o papu, bo tu w Warszawie wszyscy są głodni.
tu w Warszawie każdy, żeby coś sobie zjadł, prawda? Widzicie Państwo, w tym systemie po lewej stronie mamy wyznawców papieża, lewosławna wiara, a po prawej stronie mamy naszych kochanych Żydków i teraz jest ich bardzo dużo tu zajedynionych na festiwalu Singera, co nawet i z Jerozolimy i zewsząd. Żydki mogą napłynąć, przyjechać, przybyć, aby uczestniczyć no, w tym festiwalu wielkim. No jakby nie było. Widzicie Państwo, ta ulica próżna, jak wczoraj przy 23 sierpnia weszłam, no to tak patrzę jakoś tak pusto na tej próżne, jakoś tak nudno, coś to, że nie jest podobne do festiwalu Singera. Chyba się zawrócę, pójdę w drugą stronę, pojadę gdzieś Złote Tarasy, gdziekolwiek, gdzie jest pełno ludzi, choćby nawet jeszcze i do supermarketu, a najchętniej do Tesco Extra, no bo tam te produkty są ułożone według Tesco Ekstra. Ułożone, że no, w kilku miejscach jest to samo, a może troszeczkę się różnią te produkty, co, jak i dlaczego, to wyjaśni Państwu film reklamowy, który jest tam pokazywany od czasu do czasu, na czym polega Tesco Ekstra. Także już chciałam z tego festiwalu żydowskiego wyjechać, chciałam zawrócić, chciałam gdzieś, no ale trudno. Był wernisaż wczoraj o 14, potem żeśmy na 15 godzinę do Instytutu Austriackiego, tam się cofnąć ciut, na tej samej próżnej, 7:00 na 9:00, no to trzeba powiedzieć, że ten instytut, proszę Państwa, już się poprawił. Bardzo miły człowiek, bardzo miły pan dyrektor, taki piękny mężczyzna, ale jaki uśmiechnięty, ale jaki miły, że naprawdę mnie to po prostu zastanowiło. Także buziaczki i że, proszę Państwa, proszę jeść kaczki. Proszę jeść kaczki. No biedna jest Warszawa. My tam nic tutaj na to nie poradzimy, proszę Państwa. Biedna, bo ja wiem, może niekoniecznie dlatego, że nie ma pieniędzy, ale dlatego biedna, bo jest głupia. No, także wiecie Państwo, tutaj w Warszawie gościmy, ja wiem, czy gościmy, ona na własne życzenie zjechała gruba pluskwa breżniewowa, no albo można powiedzieć gruba pluskwa pobreżniewowa, nawet niektórzy mówili Breżniew, no on też tak wysysał soki, wysysał krew, różne rzeczy, no i ten Breżniew to on ma dwa kły, jak się tymi kłami wam wbije, to potrafi wyssać w ciągu krótkiego czasu krew. To znaczy tak, w takiej ilości, żeby jemu wystarczyło w dalszym rozwoju rozkwicie i tak lata, po tych wernisażach końca nie ma. Także wczoraj Breżniew polował nawet na ten koncert kantorów w synagodze. Ja mówię, słuchaj Breżniew, na koncert kantorów w synagodze są oddzielne zaproszenia. Serduszko mi drży, czuję. Potem na ten bankiet w Teatrze Żydowskim, w foyer Teatru Żydowskiego też słyszałam. Wczoraj mówiła mi babka w Instytucie Austriackim, bo ona miała zaproszenie. Ale nawet nie chciało mi się jej spytać, czy to jest na dwie osoby, bo byśmy sobie poszły obydwie. Ale wczoraj było tak dużo wernisaży, od razu 4, bo ja rzadko kiedy jestem na 4 wernisażach, ale wczoraj tak, o 14 na próżnej 14, o 15 w Instytucie Austriackim, o 16 w Ukraińskim Świecie i o 17 w Akademii Sztuk Pięknych, która tak biednie, coraz gorzej wypada, bo znowu to wino jest noszone ukradkiem, czyli że ktoś tam z zaplecza wyszedł i no tu się ludzie rzucili, no przepraszam bardzo, co ma nieść tam gdzieś dalej na pokoje, skoro tutaj ludzie jeszcze nie pili, to najpierw niech tu
Potem tam, no żeśmy po te dwie lampki, nawet nie wiem, chyba ani jednej nawet nie wypiłam już, bo już, no nie chciałam. Także proszę Państwa, cztery wernisaże, rzadko gdzie, rzadko kiedy, jestem na czterech wernisażach. Kiedyś bywałam i na pięciu może wernisażach, ale już nie chciałam iść tam do foyer Teatru Żydowskiego, bo to 10-11 w nocy, to żeśmy przyjechały tutaj z tym Wiesiem z Londynu, zrobiwszy jajeczka, kupiłyśmy zakupy, zrobiwszy tutaj w Almie, tak, to Alma, no, makaron kupiłyśmy, jajeczka, ser jest, nawet, proszę Państwa, niedrogo, także buziaczki i proszę jeść kaczki, buziaczki i proszę jeść kaczki. Всего хорошего желаю. Сибирского здоровья, кавказского долголетия. Także proszę Państwa, festiwal Singera trwa i cały ten tydzień to jest festiwal Singera. Także proszę być z nami w kontakcie i Państwo mniej więcej będą wiedzieć, o co chodzi. Buziaczki i proszę jeść kaczki. Tutaj o dyfuzji z jednej strony, z drugiej strony o czym innym, proszę Państwa. Ksiądz Pana wini, Pan księdza, a im prostym zewsząd nędza. Wtedy, kiedy chodząc snopki przewraca, a co tłuszczaj kopy maca, wnet masz urzędnika z niego, choć tobie nie trzeba tego, natknieć wieszkę kopie wrogu, nie mnie to dasz, synku, Bogu. Potem bierze po kolędzie, w każdym kącie dzwonić będzie i na ołtarzu pisze iluminare, a ty chłopku dare, dare. Czyli, że tak znowu nastanie nędza, kiedy czas przyjdzie na księdza, wtedy kiedy chodząc snopki przewraca, a co tłuszczej kopy maca, wnet masz urzędnika z niego, choć tobie nie trzeba tego, natknieć wieszkę kopie wrogu, nie mnie to dasz, synku, Bogu. Potem bierze po polędzie, w każdym kącie dwoić będzie i na ołtarzu pisze iluminar, a ty chłopku dar, dar. Buziaczki i proszę jeść kaczki. Radio Tok FM Euro. Conchita Barbie Baby Extra. Zdecydowanie słabsze te efekty mogą być niż patrząc przez cały system finansowy. To nas będą informacje w Radiu Tok FM. Ja myślę, że tak. To nie był przypadek, postanowiliśmy dzisiaj z Szamachem referendum poczekać do drugiej części EKG i rozpocząć jednak od kierunków i światowej gospodarki. To nam wydaje się niezwykle ciekawe, interesujące i jak widać takiej sposób zaznaczenia odpowiedzi to nas przyszłość czeka nawet w tej dającej się przewidzieć perspektywie takich prostych odpowiedzi na razie nie ma. Ja mogę tylko powiedzieć to, co już tutaj od Państwa poruszyli jako takie ciekawostki, patrząc na cenę ropy, które się także na, nie wiem czy spory, ale jednak zniżkują prawie 3%, patrząc na cały rok, te ceny w ostatnich 12 miesiącach spadły przyszło 55%, co całkiem sporo. A jeśli chcemy patrzeć na taką krótką perspektywę i zastanawiać się nad tym, jak ta wyprzedaż w Radio wygląda, jakie są największe wyprzedaże, więc na wśród największych traci prawie 3%, a WIG Solki równy 3%, no to ranę dopiero zaczęliśmy. Informacje o Radiu Tok FM to jest druga część. Radio Tok FM. Radio Tok FM. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Obiecuję, otrzymujemy 6 pak, jeśli kupisz mi smartfona. Najtańsza na wrzesień. Teraz w sklepach Euro. Smartfony Samsung Galaxy J5. 5 talii, model LTE. 8 giga za 849. Laptop Lenovo, procesor Intel Pentium, Windows za 1299.
48 zali, lecz TV Panasonic, 200 Hz za 1790. Uwaga, darmowy transport w sklepach euro i na euro.com.pl. Zapraszam na fotel, co się dzieje? To się zrobiło z usta. Zobacz, to Instant. Mam coś, co panu od razu pomoże. Dezaptan. Dezaptan to żel, który natychmiast likwiduje ból i przyspiesza leczenie. Od razu przestało boleć. Dezaptan Med. Szybki sposób na aptę i drobne urazy. Poniedziałek wielkie zakupy. W tygodniu wiele zajęć, a weekend wielkie wyprawy. Odkryj samochód na każdy dzień tygodnia. Nowe BMW serii 2 Grand Tourer dla 7 osób. Komfortowe, funkcjonalne i dopasowane do aktywnego stylu życia. Już dziś powitaj go w swojej rodzinie. Pierwsze w historii BMW serii 2 Grand Tourer. Już za 1300 zł netto miesięcznie w ofercie BMW Comfort Lease. BMW. Radość z jazdy. Myślałem, że kombina żołądku. Czuję się pełny. Mam gaz. Wieczór. Tak. Radia. Przejmuje się pan tłustymi potrawami. Polecam Tristo. Składniki suplementu diety Tristo. Proszę mi. Eliminację Tristo. Koniec z gotowaniem. Teraz ja zrobię to, co inni niż wszyscy. Jeżeli parę okrasia zostanie dziennikarzem, to również wszyscy się go weźmią. Po 30 roku życia włosy zaczynają spadnąć. Stają się suche, matowe, uwalniają i bardziej poważne na uszkodzenia, w wyniku szarpowania, skuszczalności do spadania. Długo rekonstruujący się do renowacji wystąpi dlatego. Renowacje odżyły i narzędzia włosy oraz odbudowują nawet najbardziej symptomatyczne elementy. Do tego zwiększa ich odporność na temperaturę i szkodliwe działanie zabiegów chemicznych. Rekonstruujący szampon renowości to na stanie zdrowe włosy, gotowe na wszystko. To jaka diagnoza? Bo nóg, obręczy czy kurcze mogą wskazywać na żelaki. Co pan proponuje? Zastosować rostki, bo przyczyny żelaków mogą być dwie. Osłabienie żył i zakrzepy, a rostki wpływa na ogień. Poza tym rostki jest teraz dostępny bez recepty. Rostki działa na obie przyczyny żelaków. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kalcium bezlaty 250 mg. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Reklama. Patrycja Banan zaprasza w każdą sobotę po godzinie 14:00 magazyn filmowy. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Reklama. Na zachodzie i na pomorzu przelotnie popada deszcz, w pozostałych regionach pogodnie, a teraz na zachodzie 22 do 29 stopni, najcieplej będzie na południu, najchłodniej zaś na wybrzeżu. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Eksperyment medyczny zakończenia Naczelna Rada Lekarska w Afrykadysie z państwa islamskiego zniszczyli w Syrii starożytny klasztor chrześcijański. Pytania zaproponowane przez Andrzeja Dudę są dość ogólne i nieprecyzyjne, tak twierdzi marszałek Senatu Adam Borusewicz w projektu postanowienia w sprawie referendum grantu na niemowlko. Prezydent zajmujący komisje senackie, następnie senatorowie zagłosują w pewnych 14 dni, 4 września, 14 września. Senat rozpatrzy.
Natomiast to, że inne instytucje tego głosu nie zabierają, to są...
euro. Na rynku działają różne instytucje. Są, stowarzyszenie jest podmiotem reprezentującym środowiskową. Szczegóły są, ale chodzi o to, że na razie są to opinie wyrażane, a również słyszałem o tym, że są szkodowane pozwy przeciwko Skarbowi Państwa, który jest większościowym udziałowcem. Radio Koncita Tok FM Euro Koncita Radio Koncita Tok FM. Trzymają się tego, co jest w stanie zawrzeć.
historia doszło trwała, do cofnięcia tej ustawy. Nie, nasz szkół jest malowany, nie malowany, ale
to jest radio. Obliczone na to, że platforma nie zawsze Euro, Barbie, Baby. To też tworzy pisarze, każdy z nas wspólnie podejmuje jakieś jakby mapę polityczną, ją korzystał. Rozważa różne możliwości i funkcje, co będzie najlepsze. Ale nie tam mam decyzję podjąć, musi ja potem ponieść konsekwencje. Nie wiem, dobrze, że wybrnąłeś, bo powiedziałeś, że nie na tę dyskusję. Jeszcze można by powiedzieć, źle było na tą dyskusję. Ładnie, polityka, to się wiem, euro, polityka, ekcja, radio, Barbie, baby, polityka, to się wiem, euro, polityka, ekcja, mam wrażenie, dosyć często występującą motywem w literaturze, czytając twoją książkę, zastanawiałam się, gdzieś mi właściwa higiena, dlatego tak ważny jest dobór odpowiedniego środka do codziennej pielęgnacji wrażliwych okoli. Polecam, że do mycia Proctohemolan Comfort, dostępny w aptekach. Proctohemolan Comfort skutecznie oczyszcza. Do tego, co bardzo ważne, zwalcza bakterie odpowiedzialne za nawroty hemoroidów i łagodzi podrażnienia. Moim zdaniem Proctohemolan Comfort to najlepszy żel do mycia dla osób z hemoroidami. Proctohemolan Comfort. Po duże, małe i duże, fantastyczne smaki słoweńskie, poza smakiem węgierskiego furminta i odkrywanie najnowszych knajpów w Poznaniu. Ponadto ciekawe pomysły na dania z ziemniaków, uczymy też jak kisić, ogórki, kapustę i grzyby, w dodatku specjalnym jabłka, świetne przepisy na ciasta, ciastka i deseny, a także 72 kupony rabatowe, zniżki do minus 70%. Wrześniu na kuchnia, już proste, czytajcie przy jedzeniu. Bezskutecznie rzucałam palenie, trafiłam na dysmoksa. Nigdy nie jest proste, ale dysmoksan to ogromne naczynie. Wypaliłam już po 4 dni. Na całą kurację wystarczyło jedno oczekowanie. Dysmoksan. Nie wiedziałam do końca, co tu będzie, ale miałam do końca produkty. Belista jako jedyna zawiera kompleks tytensu parów. Wyciągiec parów, który odnawia uszkodzone komórki. Belista Intens? Tak, Belista Intens to pełen wzmocnienie włosów, szkół i bliskości. Suplement diety Belista Intens. Michał Pokrękowski zaprasza, mimo że do zakończenia drugiego miesiąca wakacji pozostało jeszcze kilka dni, to w sierpniu zmarło już więcej osób niż w całym lipcu. W pierwszym miesiącu wakacji życie w wypadkach nad wodą w Polsce straciło 126 osób, natomiast podczas pierwszych 3 tygodni sierpnia zmarło już 132.
co informuje MSW. Najtragiczniejszym z nich tych wakacji pod względem liczby utonień była niedziela 5 lipca. Tylko tego jednego dnia utonęło w kraju 26 osób. Funkcjonariusz informacji TOK FM. Miejscowość Maratea na południu Włoch uczciła Irenę Sendlerową, zmarłą w 2008 roku działaczkę społeczną. W czasie II wojny światowej uratowała 2,5 tysiąca żydowskich dzieci. Włoska miejscowość przyznała jej pośmiertnie pierwszą edycję swojej nagrody wręczonej w uznaniu, jak podkreślono, na aktów heroizmu sendlerowego. Michałyski z Państwa Islamskiego złożyli starożytną świątynię Shamim Bala w syryjskiej Palmerze, poinformował dyrektor generalny Departamentu Antytów i Muzeów Syrii. Według aktywistów opozycji syryjskiej do zburzenia świątyni dżihadyści użyli ogromnej ilości materiałów wybuchowych. Jakoś tak pogoda. Na zachodzie i pomorzu przelotnie pogoda deszcz. W pozostałych regionach pogodnie. Maksymalna temperatura 22-29 stopni. Najcieplej będzie na południu, najchłodniej na dobrze. Radio TOK FM. Jest to tak pierwsze radio informacyjne. Czy się zgodzisz, czy nie, z takim określeniem, ale jednak jest bardzo mocna. Bardzo się cieszę, że tak to szlak. Rzeczywiście jedno co, to nie chciałam, żeby broń Boże to była jakaś taka sentymentalna opowiastka. Tylko żeby... Myślę sobie, że jeżeli pisać, to jest to ogromny wysiłek, to rzeczywiście bez żadnych granic wtedy, żeby docierać jak najdalej. Naprawdę, na ile to jest możliwe oczywiście i tak pisanie też boli. Więc jeżeli to się przekłada, że... Chciałem wrócić do książka się gdzieś komunikuje z czytelnikiem, którego jest w stanie poruszyć. Dla mnie jest znaczącą. Poza tym KNF podkreśla jeszcze, iż Skarb Państwa może się liczyć z pozwami od akcjonariuszy tych banków, ponieważ nastąpi w wyniku uchwalenia ustawy, że tak powiem, ex post zabranie pieniędzy, prawda, które nie można było przewidzieć wcześniej. I wreszcie jeszcze w opinii, że jak Kubiaka, myślę, że to jest też szefa KNF-u, ja nie lubię przejmować pojęcia sprawiedliwości, bo ona jest społeczna, prawda, bo ona jest i bardzo nieostre i często nadużywane. Ale wskazuje właśnie pan przewodniczący Jakubiak, że pomaga się tym kredytobiorcom, z którym wiąże się większe ryzyko, prawda? I sami się na coś to zdecydowali, a biorą bardziej, że tak powiem, ostrożne kredyty i tak zostawia się sam sam. Szkoda, że można przypomnieć, że Komisja Nadzoru Finansowego wysunęła propozycję restrukturyzacji kredytów frankowych, która była radykalna, to dużo powiedziane, ale dość daleko idąca. Podobna do tej ustawy, którą była w PO w Sejmie. I wtedy Komisja Nadzoru Finansowego uznawała, że jest powód jednak do jakiegoś spasu kredytów kredytobiorców frankowych. Dzisiaj to zdanie ma nieco inne. Ja nie przypomnę, że Platforma zapowiedziała, że w tym tygodniu pojawi się ustawa. Natomiast ukraiński jest miejscem, gdzie mieszkam. Ale korzystając z tej okazji, pan profesor Andrzejewski poruszył sprawę tej ustawy. Ustawa, która przyszła z Sejmu, czeka na poprawki ewentualnie w Senacie, zmieniła swój wygląd, jeśli by porównać ją do pierwotnego projektu. Rzeczywiście ten koszt przewalutowany został przerzucony właściwie na większości na banki, ale w pierwotnej wersji miał być po połowie rozdzielony. Myśmy tutaj toczyli wiele dyskusji, ostatnio taką w minionym tygodniu w czwartek. Dosyć sporo maili dostaliśmy po tej audycji. Dzieje się to w momencie szczególnym,
kiedy telefon jest tam. Skorzystam z tego, ale Musi w ostatnim okresie swojego życia to powiedzieć.